Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie Państwa w niedzielę na Zagadkowej Wyspie. Christian Lis, rozpoczynamy dzisiejszy program. Drodzy Państwo, dzisiaj mamy 4 grudnia. 4 grudnia, dzień szczególny na Śląsku przede wszystkim. A jak Państwo wiecie, tutaj z programów ja pochodzę ze Śląska. Zawsze tutaj, no może nie zawsze, ale często Państwu podkreślam, że jestem chłopak ze Śląska. I tak o Śląsko zagadka na początek z okazji 4 grudnia. Drodzy Państwo, kto odgadnie, jakie tutaj mamy hasło. Co należy zrobić? Należy znaleźć pierwszą literę i potem po tych liniach pomocniczych postarać się odczytać całe słowo. Słowo związane z dzisiejszym dniem, z tym 4 grudnia. Więc drodzy Państwo, mam nadzieję, że nie będzie problemu. Natomiast no jednak zwróćcie uwagę, jeżeli popatrzymy na te litery, mogą nam powstawać różne wyrazy. Może nam na przykład się ułożyć słowo barak. A barak to nie jest hasło w zagadce, dlatego że słowo należy ułożyć ze wszystkich liter. Dobra? Także próbujemy, kombinujemy, myślimy, patrzymy na literki. Kto już będzie wiedział, zapraszam serdecznie do studia. Pierwsze 50 zł do odebrania. Zagadka wybitnie na rozgrzewkę. Kto pierwszy, ten lepszy. Numer do studia 704-304-304. Można go wybrać zarówno z komórki, jak i z telefonu stacjonarnego. A ja tymczasem jeszcze przypomnę nasze zasady. W tym programie mogą brać udział osoby, które mają ukończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazany na dole ekranu numer. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączy cię ze studiem. Aby zdobyć nagrodę, trzeba udzielić poprawnej odpowiedzi prowadzącemu program podczas połączenia ze studiem. Aby zostać połączonym ze studiem, należy w najkrótszym czasie udzielić poprawnej odpowiedzi na zadane podczas połączenia telefonicznego pytanie. Jeśli twoja odpowiedź zostanie udzielona w najkrótszym czasie, to uwaga, system sam do ciebie odzwoni, a ty zostaniesz automatycznie na żywo połączony z naszym studiem. Szczegóły w regulaminie na www.łowcynagród.com. Dobrze, no to kochani, dzisiaj jak wspominam 4 grudnia, macie Państwo dowód, że program na żywo. Kto nie wierzy, niech sobie tutaj spojrzy pod logo Polonii 1, na program emitowany absolutnie na żywo. Jestem bardzo ciekawy, kto jest na bieżąco z dzisiejszym świętem. 4 grudnia dziś. Święto to nie jest obchodzone w całej Polsce, jest obchodzone przede wszystkim na Śląsku, tak? Przede wszystkim na Śląsku. No ale właśnie, cóż to jest za okazja, cóż to jest za święto, kto wie? Proszę tutaj zerknąć na litery, odczytać słowo ze wszystkich liter, a następnie zadzwonić do studia, podać mi to słowo, a 50 zł jest już teraz przygotowane. Czekamy, czekamy. No wygramy to, no wygramy to, telewizu. Jeżeli teraz wybierzesz numer do studia, podasz mi to hasło, no to wygrywasz. Zapraszam serdecznie. Nie wiadomo, ilu Państwa jest przed telewizorem. Bo ja wiem, że Polonia 1 jest odbierana właśnie na Śląsku, ale z okazji święta, to nie wiem, drodzy Państwo, czy na Śląsku jesteście widzowie. A ja często mogę liczyć właśnie na widzów ze Śląska, bo jak tak nieraz nasi zwycięzcy podają dane do wysyłki nagrody, bardzo często pojawia się Bytom, Katowice, a tak więc wiem, że jesteście tam właśnie naszymi oglądającymi. No ale pytanie, czy ktoś teraz zadzwoni do studia i poda nam, jakie to jest hasło? Szybciutko. 704-304-304. Drodzy Państwo, mnie naprawdę dzisiaj nie brak ochoty, żeby porozdawać większe kwoty, większe kwoty. Te 50 zł to jest tylko i wyłącznie na rozgrzewkę. Tak więc mam nadzieję, że już teraz ktoś zarobi i już teraz ktoś tę niedzielę dzisiejszą fajnie sobie, jeśli chodzi o popołudnie niedzielne, rozpocznie. Tylko kto to będzie? Czy to będziesz ty? Damy radę, na pewno damy radę, telewizu. Jeżeli teraz dzwonisz, bądź czujny, słuchaj w telefonie. Zapraszam, zapraszam. 704-304-304. Numer dostępny zarówno z komórki, jak i z telefonu stacjonarnego w całej Polsce. Witam na antenie. Proszę bardzo, jakie hasło? Dzień dobry, Barbórka. Barbórka. Tak, 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 tak. Dzisiaj Barbórka. Tak więc, drodzy Państwo, serdecznie pozdrawiam wszystkich górników. Jak to się górnikom zawsze mówi, szczęść Boże i tyle samo zjazdów, ile wyjazdów, tak? Jeżeli chodzi o kopalnię. A teraz, drodzy Państwo, mamy na ekranie taką moją koleżankę Barbarę. Baśka Barbara, Baśka Barbara, Baśka Barbara, chodź ze mną na...
No właśnie, na co, drodzy Państwo? No to już nieistotne, może już nie mówmy, bo jednak program leci w ciągu dnia i każde osoby mogą oglądać ten program, również dzieci. Natomiast, drodzy Państwo, mamy taką Baśkę Barbarę. Z tego miejsca najlepsze życzenia imieninowe dla wszystkich pań o imieniu Barbara. I ta nasza Basia Barbara, jedna ma coś inaczej. Jedna ma coś inaczej, bo to są, wiecie Państwo, z pozoru dwa te same zdjęcia. Natomiast na jednym zdjęciu coś jest delikatnie przemienione. Kto jako pierwszy wyłapie ten detal, zapraszam do studia. Numer na antenę 704-304-304. Jeżeli zadzwonisz, powiedz w skrócie, jednym zdaniem, na czym polega różnica. Taka sobie Basia. Leży sobie w łóżku. Czeka na kogoś. Może na ciebie. Dzwoń tutaj do studia, powiedz mi, co ona ma inaczej. Kolejne 50 zł do zabrania. Szczerze powiedziawszy, zagadka taka przyciągająca uwagę panów, natomiast może jakaś telewizka szybciej wyłapie, prawda? Różnicę. Coś takiego to jest... Raczej powinno się rzucać w oczy, no. Czy ktoś już widzi? Jednym zdaniem proszę opisać, co jest nie tak na jednym zdjęciu, co jest inaczej. Znajdź jedną różnicę między zdjęciami, 50 zł do zabrania. Kto już wypatrzył, kto już widzi, szybciutko, szybciutko, ponieważ naprawdę szkoda jest dać się wyprzedzić. Zagadki na rozgrzewkę mają to do siebie, że zawsze wygrywa ta osoba, która jest pierwsza, prawda? Tak więc zapraszam. 704-304-304. Czekamy, czekamy. Znowu sobie wygramy, no ale pytanie z kim, prawda? Jako, że program się dopiero rozpoczął, mało kto już ogląda, dlatego łatwo jest się dodzwonić. Kto ma odpowiedź? Taka sobie Basia. Leży sobie w łóżku. Patrzy się. Zalotnie. Czeka. Aż odpowiesz. Co jest inaczej? Drodzy Państwo, raz jeszcze. Musicie właśnie wiedzieć, no skoro dzisiaj jest Barbórka, no to dlaczego w ogóle Barbórka jest tak nazwana? Dlatego, że jak wiemy, Święta Barbara jest opiekunką właśnie górników, jest patronką górników, ale dzisiaj w Barbórkę nie tylko górnicy mają swoje święto, ale też na przykład geolodzy. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że geolodzy, którzy też zajmują się wydobywaniem paliw, prawda, z ziemi, również mają dzisiaj święto. Więc to tak się utarło, że tylko dla górników. Co więcej, wyobraźcie sobie Państwo, że dzisiaj na Śląsku są organizowane różne takie festyny, często idzie orkiestra koło familoków z okazji tej Barbórki. No i właśnie, górnicy, którzy są ubrani w ten swój górniczy strój, muszą mieć wszystko elegancko zapięte na ostatni guzik, ten strój musi być bez zarzutu. Jeżeli specjalnie powołana komisja górnicza stwierdzi, że jakiś górnik ten strój ma źle dobrany, coś jest nie tak, to wówczas taki górnik za karę musi wypić piwo z solą. Wyobraźcie sobie Państwo, piwo z solą musi wypić. Za karę. No ale na razie tutaj nie ma żadnej kary. Na razie jest do wygrania fajna kasa, 50 zł. Kto już wypatrzył? Jaka jest różnica? Ja wiem, że to trzeba opisać swoimi słowami, że może się nie chce przy niedzieli, ale drodzy Państwo, taka kusząca Barbara na ekranie. Może jednak... Ja bym już dzwonił, jakbym zobaczył taką fajną Basię. Będą też trudniejsze zagadki, na razie mamy początek. Kto telefonuje? Jest telefon, uwaga, witam na antenie, proszę bardzo, jaka tutaj jest różnica? Dzień dobry, pierścionek jest na innym palcu. No właśnie, pani Basia sobie pierścionek dała na inny palec. Brawa dla pani, 50 zł się należy, serdecznie gratuluję. No i dobrze, co wy na to, kochani? Biegniemy dalej z programem, biegniemy dalej, nie ma co czekać. Zobaczymy, co teraz nam reżyser tutaj zaserwuje przy niedzieli. Stówka jest, ale mamy 50 obrazków.
Oj, no tutaj się coś dzieje, no bo ja widzę, że to są jakieś... Co to jest? Kaczki? Pingwiny. Pingwiny. Drodzy Państwo, to są pingwiny i te pingwiny mają czapki mikołajowe. No tak, no bo już pojutrze Mikołajki, pojutrze już jest 6 grudnia. Drodzy Państwo, należy przypatrzeć się tymże 50 obrazkom. Polecenie w zagadce. Który obrazek różni się od pozostałych? O, ja nie wiem, czy to nie jest za trudne. Były dwa zdjęcia, szybko poszło reżysera. Teraz dajesz 50 obrazków. Daj czas na szukanie szybciutko. Powiem zagadkę, wiesz, bo to trzeba zrobić tak, wiesz, za porządkiem. Najpierw powiększysz, ktoś się przypatrzy, następnie ktoś zadzwoni na pewno. Dobrze. Proszę Państwa, zwiększa się nasza plansza zagadkowa. Zawiera ona 50 obrazków, tylko jeden jest inny. Ile jest czasu na szukanie? 3 minutki. Proszę Państwa, zegar startuje. Co teraz trzeba robić? Warto jest podejść do ekranu i spróbować znaleźć, który obrazek jest delikatnie inny. Dużo się dzieje na tych obrazkach. Zwróćcie Państwo uwagę, że każdy pingwin ma te oczy, ma dziób, ma swoje skrzydełka, ma te nóżki. Tutaj jest ta czapka mikołajowa. Jeszcze jakiś pompon na tej czapce. Za dużo elementów, reżyser. Za dużo elementów, żeby to było za stówę. Na pewno. Daj mi tutaj bonusa małego, dobra? To jest pierwsza niedziela grudniowa. Możemy zaszaleć, możemy zaszaleć. Daj mi tutaj małego bonusa do tej zagadki. Tak, tak. Ja wiem, że jeszcze trudniejsze nas czekają. Zdaję sobie sprawę. Ale daj tutaj małego bonusa. Daj tego małego. Na te 2 minutki. Proszę Państwa, 1500, 1500 do zdobycia. Słuchajcie, 100 gwarantowana, 1400 w bonusie po udzieleniu odpowiedzi na 5 pytań w ciągu 30 sekund. Łącznie gramy o 1500, 1500 złotych. Jeszcze jest czas na szukanie. Proszę jeszcze nie telefonować, proszę popatrzeć, zerknąć. Jeden obrazek jest delikatnie inny. Który to może być? No podobne te pingwiny, ja Państwu powiem, ja pierwszy raz widzę tę zagadkę. Oj, trzeba się tutaj naszukać. Ja nie wiem, po co one mają tę czapkę. No mikołajki idą, no ja wiem, no ale to... Zobacz, ta czapka, tam jest taki pomponik w tej czapce, no to prawie tego nie widać, jak się nie podejdzie. Bo to wiecie Państwo, ja tak się czepiam tych szczegółów nie dlatego, że jestem czepialski, ale dlatego, że znam... Tok myślenia naszego grafika. Nasz grafik potrafi tak czasami zakamuflować różnicę na jednym obrazku, że naprawdę można patrzeć i nie widzieć. Więc ja polecam, żeby jeszcze jest minutka. Może warto jeszcze podejść do telewizora, spróbować zerknąć. Jeden obrazek jest inny. Jeżeli ktoś z Państwa wypatrzy, proszę sprawdzić współrzędne, dobrze? Mamy te litery, mamy te cyfry. Od A do E, od 1 do 10 trzeba podać, tak? Na przykład B2. Rozumiecie Państwo? Pionowo, poziomo, miejsce zetknięcia się litery z cyfrą na planszy, to jest ta współrzędna, tak? Danego obrazka. 25 sekund, proszę Państwa. Jeszcze jest czas, jeszcze nie dzwonimy. Mała różnica na jednym obrazku. Oj, dzisiaj się będzie działo w programie, bo to jest dopiero pierwsza z tych trudniejszych zagadek. Tak więc, no, mam nadzieję, że ktoś szybciutko zadzwoni, poda odpowiedź. Uwaga, czas na szukanie się kończy. Nabijamy numer. Jeżeli komuś się udało, nabijamy numer. 704-304-304. I uwaga, wracamy do studia. Bardzo proszę. No teraz sami widzicie, zagadka dosyć mocno się zmniejszyła. Ale może ktoś wykorzystał te 3 minuty. Dobra. Jeszcze nie dzwoń telewizu. Ja tutaj jeszcze 500 plus załatwię. 500 plus, proszę. 500 plus. 500 plus, proszę. Załatwiam, załatwiam, czekajcie. Okej, okay, proszę Państwa, 2000 łącznie w puli. 2000 złotych do zdobycia. Natomiast pytanie, kto wypatrzył? Kto już znalazł, który to jest obrazek? Jeżeli jesteś taką osobą,
masz przewagę nad innymi widzami, ponieważ przy takiej zagadce, kiedy dużo się dzieje, bo każdy ten obrazek jest taki wypełniony, też ten pingwin jest taki, widzicie państwo, no pojadł sobie ten pingwin, to drodzy widzowie, ta różnica może być naprawdę malutka, prawda? Bo jest ten obrazek taki pełny, każdy. W związku z czym, kto wypatrzył? Zapraszam serdecznie. 704-304-304. Teraz dzwoń. Oj, tu się będzie liczył refleks, bo jeżeli jest taka zagadka, to trzeba kogoś, kto jest lepszy od innych. Trzeba porównać wszystko. Ja powiem państwu, trudna zagadka. Nie chcę się na razie denerwować, bo na razie wierzę, że ktoś szybciutko, prawda, mi poda odpowiedź i ta zagadka już zniknie z ekranu. Tak więc zapraszam. ...704-304-304, nawet 2000 do zdobycia. Który obrazek jest delikatnie inny? Czekamy. Ty nie czekaj, bo jeżeli chcesz wygrać, to teraz dzwoń, dlatego że... No ja pierwszy raz tę zagadkę widzę w programie. Po raz pierwszy mam ją przyjemność państwu pokazać. Nie wiem, czy to jest zagadka nadająca się do programu. Nie wiem tego. Dlatego, że jeżeli różnica jest zbyt mała, to nie powinno być takiej zagadki. No może ktoś dał radę. Ja czekam. W każdej chwili można trafić do studia. Tutaj ludzie codziennie wygrywają, wiecie państwo, już dwóch zwycięzców dzisiaj miałem. Kto będzie kolejny? A ja nie widzę. Ja się boję, że ludzie też tego nie widzą, słuchaj. Za dużo. Powiększ tak o jeden punkt. Wiesz co, ja nie jestem tutaj ważny, ja się jakoś zmieszczę. Na ostatnią szansę, nie na cały ekran, tak o jeden powiększ. O. Zostaw. Może teraz ktoś. Proszę państwa, literę, cyfrę trzeba podać, bo w przypadku poprzedniej zagadki należało wytłumaczyć, tak? Że ta Basia miała pierścionek na innej, po prostu na innym palcu. Natomiast tutaj nie trzeba tłumaczyć, na czym polega różnica. Trzeba wskazać literę, cyfrę, tylko że my nie możemy długo czekać, 10 chwil, ale to jest ostateczny czas na rozwiązanie tej zagadki. Proszę państwa, ja tłumaczę, na czym polega to 10 chwil. W każdej chwili tego odliczania, czy przy tej dziesiątce, czy ewentualnie gdyby była dziewiątka, można trafić do studia. To nie jest tak, że my czekamy do zera, dlatego że to jest pierwszy program grudniowy w niedzielę. I my musimy mieć dzisiaj dużo zagadek, ponieważ jest ten okres świąteczny przed nami, tak? Więc muszą być zagadki dla każdego, nie tylko dla ludzi spostrzegawczych. Natomiast pytanie, czy ktoś spostrzegawczy już teraz jest przed telewizorem? Słuchajcie, zróbmy tak, bo ja nie mam pewności, czy ktoś przy takiej ilości detali w ogóle ma ochotę tego szukać, tak? Przy niedzieli zwłaszcza. Jeszcze 2000, proszę, dobrze? Podwoimy stawkę. Podwoimy stawkę, to jest jednak niedziela. Mało kto ma czas oglądać. Jeszcze ten okres mikołajkowy. Ale 4000, proszę państwa, 4000 na tu i teraz do wzięcia. Jeżeli wypatrzyłeś, jeżeli wiesz, który to jest obrazek, pamiętaj, że musisz mi podać konkretnie literę, cyfrę, jego współrzędne, ponieważ ja twoją odpowiedź muszę sprawdzić z komputerem. Jeżeli komputer potwierdzi, że twoja odpowiedź jest poprawna, wygrywasz. Kto telefonuje? Kochani, bo czasu coraz mniej. Kto wypatrzył? Szybciutko. W każdej chwili mogę tutaj usłyszeć widza. Pytanie jest jedno. Pytanie jest podstawowe. Czy ktoś wypatrzył? Bo to jest sprytna różnica. Coś mi reżyser mówi, że to jest w ogóle w takim miejscu, że możecie państwo przeoczyć. No to super, że taka zagadka. No. No ale no, po co taka zagadka, jeżeli jest niedziela? Przecież dobrze wiesz, że w niedzielę tutaj jest niska oglądalność. Ludzie oglądają Familiadę w niedzielę,
Proszę Państwa, dzwońcie, póki się familiada nie skończyła. Naprawdę, polecam, bo wtedy nie ma rywalizacji. Ja powiem Państwu z praktyki, bo często się z Wami spotykam w niedzielę. Jak się kończy familiada, ludzie mają apetyt na kasę i dołączają tutaj do nas, do programu. I wtedy może być konkurencja. Teraz nie ma jeszcze widzów familiady, bo siedzą na prawda, telewizyjnej dwójce, bo oglądają familiadę. W związku z czym, proszę Państwa, kto jest przed telewizorem, proszę wyprzedzić widzów familiady, dobrze? Już teraz podać odpowiedź. Zapraszam serdecznie. Bo potem wiecie Państwo, ludzie się naoglądają, o, wygrali tam w familiadzie i lecą pilotem. Natrafią na szansę, prawda, na żywo, też chcą wygrać. No to nie czekamy na widzów familiady dzisiaj. Kto telefonuje? Ja się boję, że nie widzą ludzie, bo gdyby ktoś widział, to już by był telefon. 7 chwil. Dobra. Zróbmy tak, ponieważ jest niedziela. Jeszcze widzów familiady z nami nie ma. To drodzy Państwo, damy 7 tysięcy, damy 7 tysięcy. Bardzo często przy tych 7 tysiącach ktoś trafia do studia, ponieważ to już jest przepiękna pula. 7 tysięcy złotych, 7 chwil. Z tym, że za moment nastąpi koniec zagadki, za moment zagadka zniknie z ekranu. Już nie będzie szansy. Kto wypatrzył? Jeżeli widzisz, bierz telefon teraz i dzwoń. 704 304 304. Litera, cyfra, który to jest pingwin? To jest drobna różnica jakaś. Ja nie wiem, gdzie on jest. Trudna zagadka. Oczywiście, że trudna zagadka, ponieważ jest dużo elementów, reżyser. Każdy pingwin, zobacz, ile on ma szczegółów. Jeszcze ta czapa. No i jedna osoba, wiecie Państwo, może akurat ktoś popatrzył w to miejsce, zauważył tego pingwina, litera, cyfra, który to jest obrazek i 7 tysięcy może być Twoje. Ale trzeba się pospieszyć, słuchajcie, 6 chwil. Ja dzisiaj nie mogę czekać. Wiecie Państwo, jaki jest miesiąc? Jest grudzień. My tutaj niedziele grudniowe musimy mieć bardzo takie aktywne. Rozumiecie Państwo? Dużo zagadek, dużo zwycięzców. Jeżeli nikt z Państwa nie wypatrzy, zagadka znika z ekranu i wówczas dajemy inną, łatwiejszą, ale za mniejsze pieniądze. Szkoda jest przegapić, prawda? Okazję. To się dzieje na żywo. Kto telefonuje? Takie pingwiny, no. Proszę Państwa, 5 chwil, połowa odliczania. Ona tam jest, ta różnica. Ona tam musi być. Kto wypatrzył? Aż tak? Naprawdę będziemy musieli pokazać, jeżeli... Proszę Państwa, nie możemy czekać. Jeżeli ktoś nie widzi do tego momentu, proszę już nie szukać, proszę już nie szukać. Chyba przesadziliśmy z zagadką. Coś, reżyser się denerwuje, że jeszcze nie ma telefonu. Dobrze. Prosty komunikat. Proszę Państwa, czy jest przed telewizorem osoba, która wypatrzyła? Bo to ja nigdy nie mam pewności. Jeżeli jest ktoś taki przed ekranem, zapraszam teraz do studia. Teraz się uda. Ja polecam od siebie, ponieważ... Z praktyki wiem, że przy tej połowie odliczania jest największa szansa. Uwaga. 4. Już nie szukaj, już nie szukaj. Jeżeli nie wypatrzyłeś do tego momentu, to jest mała różnica. Możecie Państwo tego nie widzieć. Proszę się nie denerwować, jeżeli ktoś nie widzi. Ja czekam na osobę, która nam wszystkim powie. To możesz być ty.
Litera, cyfra. Który obrazek jest delikatnie inny? Współrzędne. Słuchajcie, trzeba się decydować. Kto widzi, proszę zatelefonować. Litera, cyfra. Drodzy Państwo, pogania mnie reżyser. Ja przekazuję Wam to, co mi reżyser mówi, że musimy kończyć zagadkę. A reżyser wie, co się dzieje, prawda? Więc jeżeli takie jest polecenie od reżysera, no to nie mogę czekać. Uwaga, biorę już kopertę. Kto telefonuje? Chyba za trudne. Ale bez sensu jest ta czapka, ja myślę, bo ludzie się patrzą na tą czapkę. Bo to przyciąga wzrok, no jak to pingwin w czapce mikołajowej. No ale słuchaj, no gdyby ktoś to znalazł, to by już dzwonił reżyser, no chyba tego nie widać. Dobra. Jeszcze chwileczkę czekam. Jeszcze jest szansa. Zaraz zagadka zniknie i nie będzie już możliwości. Czy ktoś jeszcze chce wykorzystać swoją spostrzegawczość? Proszę Państwa, czasami warto przy trudnej zagadce ponowić sobie próbę z jednego numeru, tak? Spróbować ponownie. Ja tak czy inaczej muszę usłyszeć zwycięzcę, więc ja zapraszam. 7000 zł to naprawdę pieniądze się przydadzą teraz w grudniu. Przepiękna kasa. Jedna osoba jest potrzebna, wiecie Państwo, bo tutaj ktoś, kto jest sprytny, ktoś, kto jest spostrzegawczy, ma przewagę nad innymi i my czekamy, aż taka osoba zatelefonuje do studia. Widzisz? Bierz telefon, dzwoń, bo naprawdę, proszę Państwa, poganiają mnie dzisiaj jak konia pociągowego. Ja nie mogę czekać. Uwaga! Trzeba się decydować, słuchajcie. Czekaj, ja znajdę kogoś, momencik. 7000 zł, to ktoś... Może akurat dojrzałeś, że z jednym pingwinem coś jest nie tak. No coś ci się tak wydaje, prawda? Wypatrzyłeś, który to jest pingwin. Dzwoń do studia, podaj mi jego współrzędne. Sprawdzimy z komputerem, czy się zgadza. Jeżeli się zgadza, wygrywasz piękne pieniądze. Dobra, ja czekam ostatecznie. Kto tutaj przejmuje antenę? Wystarczy przedzwonić teraz i podać literę, cyfrę i 7000 może być twoje. Uwaga! Ostatni moment, no czas decyzji w naszym programie. Kto wygrywa? Jeżeli teraz telefonujesz, bądź czujny, słuchaj w telefonie, teraz się uda. Tak, ja wiem. Dobra. I? Nie widzisz, nie dzwoń, nie wybieraj numeru, dlatego że zostawiamy antenę dla kogoś, kto widzi, bo takiej osobie mogę zapłacić. Uwaga! Numer widoczny w dole ekranu 704-304-304. Czekaj, sekunda. Moment, reżyser. Czekaj, może ktoś teraz? Uwaga. Oj, ktoś się ucieszy. To, proszę Państwa, to jest 7000 zł. To jest przepiękna stawka przed Mikołajkami, tak? Dzisiaj 4 grudnia. Może jakaś pani Basia na imieniny sobie wygra. Zapraszam serdecznie. Tylko żeby ta pani Basia ewentualnie widziała, dobrze? Odpowiedź. Czekamy. Tak, dobra. Kto telefonuje? Słuchajcie, ja otrzymuję komunikat, że to jest za trudno, że tego naprawdę ludzie nie widzą. Potrzeba jednego zgłoszenia, tak, na antenę. Kto wybiera numer?
Już. Proszę Państwa, jak się pokaże zero, zagadka będzie rozwiązana przez reżysera. Jeszcze masz szansę rozwiązać zagadkę. Podać mi na antenie odpowiedź. Bo jeżeli się naszukałeś, wypatrzyłeś, który to jest obrazek, dokończ to. Po prostu to dokończ. Bierz komórkę, zadzwoń, podaj mi odpowiedź i zabieraj pieniądze, które tobie się należą. Uwaga! Trzymam kciuki. Zero, nie wyświetlaj jeszcze reżyser, nie wyświetlaj. Teraz ktoś poda. Kto teraz telefonuje? Proszę być czujnym, proszę w telefonie słuchać. Szybciutko, szybciutko. Czekamy. Nie pokazuj reżyser, bardzo cię proszę. Teraz dajemy szansę. Znalazł ktoś! Ja wierzę, że ktoś znalazł. Może jakaś fajna pani Basia znalazła na imieniny. A może ty nie masz dzisiaj imienin, ale znalazłeś i chcesz mi podać odpowiedź. Zapraszam teraz, ktoś trafi do studia. Uwaga! To jest sprytna zagadka, więc trzeba kogoś sprytnego. Nie, nie, absolutnie. Gdzie jest zagadka? Proszę z powrotem zagadkę. Gdzie jest ale reżyser! Daj zagadkę z pingwinami! Ale ja jeszcze nie usłyszałem telefonu, reżyser! Momencik. Co ty wyprawiasz? Co ty wyprawiasz dzisiaj, reżyser? Czemu... Zagadkę zgasiłeś. Przecież jeszcze nie ma telefonu na antenie. Jak się ktoś naszukał, teraz może dzwoni, a ty zabierasz zagadkę. Reżyser, wiesz co? Powiększ tą zagadkę. Powiększ to. Teraz się zdenerwowałem. Powiększ tą zagadkę. Szybko. Nie dyskutuj ze mną. Jest. Proszę Państwa. Szybka dogrywka. No wywalczyłem jeszcze. Jeszcze, bo już miało nie być zagadki. Proszę Państwa, ja przepraszam za sytuację, która ma miejsce. To jest program na żywo. No, my jesteśmy po czasie, tak? Technik emisji zgasił zagadkę, ponieważ nie miało jej już być o 14.35. A tu dalej jest zagadka, ponieważ nie słyszę telefonu. Proszę Państwa, czy ktoś jest w stanie wypatrzeć, który to jest obrazek? To jest trudne. Ja wiem, że to nie jest łatwe, bo wy się Państwo patrzycie na tą czapę. Ja wiem. Też bym się patrzył. Ta czapa jest taka mikołajkowa, prawda? A ta różnica to niekoniecznie musi być w tym czerwonym, słuchajcie. A nic nie mówię, no bo to 7000 jest w puli. Matko Święta, czy ktoś to wypatrzy? Czekajcie, no ale reżyserka, no moment, to może ktoś jednak. 704, 304, 304. Można trafić do studia w każdej chwili. To jest dogrywka. Może teraz wróciłeś ze spaceru. Ja Państwa przepraszam za nerwy na antenie, ale tak to się dzieje w programie na żywo, kiedy nie mamy pewności, czy ktoś, prawda, wypatrzył. Jeżeli jest sprytna różnica, proszę Państwa, wystarczy jedna osoba, która wie, która trafi do studia i zabiera pieniądze. Jeszcze moment czekaj, jeszcze momencik, może ktoś popatrzy. Teraz wiecie co, jak to jest powiększone tak maksymalnie, to prędzej można znaleźć. Prędzej można znaleźć. Warto wykorzystać ten moment, słuchajcie, dlatego że kiedy ta zagadka jest mniejsza, prawda, kiedy my jesteśmy w studio, tego tak nie widać. Teraz też to się tak nie rzuca w oczy, natomiast prędzej. Jaki komunikat jest? Dzwoń teraz. Proszę Państwa, komunikat od anteny to jest dzwoń teraz, czyli nie możemy czekać teraz już. Nie czekamy. Jeżeli ktoś widzi, proszę zatelefonować do studia. W każdej chwili może być tak, że ktoś trafia na antenę, podaje nam odpowiedź, ja kończę zagadkę, ty wygrywasz pieniądze.
Nie musisz wyjaśniać. Pamiętaj, na czym polega różnica. Mnie tutaj satysfakcjonuje litera, cyfra, współrzędna. Jedna osoba, kto tutaj trafia? Numer widoczny w dole ekranu. Kto telefonuje? Już, już. Czekaj, reżyser. Ktoś będzie. Proszę cię, reżyser. No, zostaw. Trzymaj tą... Może akurat ktoś trafi na tego pingwina. To nie jest łatwe. Trzymaj jeszcze na chwileczkę, wiesz, bo to jest kwestia, wiesz, czasami minutki i już jest odpowiedź na antenie i już wszystko się tutaj pozytywnie zakończy. Daj tu jeszcze półtorej minutki chociaż, proszę cię. Reżyser! Dał 2,5, dzięki. 2,5 minutki, ale to już musimy kończyć. Naprawdę już musimy kończyć zagadkę, bo te pingwiny to nie jest, drodzy państwo, że to czekać mogę przy tym. 7000 zł jest do zabrania. Kto wypatrzył? Proszę już teraz telefonować, bo to nie ma problemu trafić. Już byli dzisiaj zwycięzcy, już pieniędzy trochę rozdałem, no ale następna nagroda czeka. Za dużo się dzieje, wiesz, za dużo, za dużo. Sprytna to jest. Ja powiem państwu, naprawdę sprytna różnica. Ja nie wiem, czy ktoś tam doleci wzrokiem akurat w to miejsce. No jedna osoba, to jest zawsze to, prawda? Czy jest przed telewizorem ktoś spostrzegawczy, kto zerknie, popatrzy, wypatrzy, no i jeszcze zatelefonuje, tak? Bo bardzo często, jak na złość, jest taka ironia losu, że ktoś, kto chciałby zatelefonować, chciałby wygrać, nie może znaleźć. A też mogą być przed telewizorem takie osoby, które wypatrzyły, ale nie dzwonią. Bo mają taką tendencję, a nie wierzą w siebie, tak? Nie uda się. A dzisiaj się uda, proszę państwa. Dzisiaj się uda, bo dzisiaj mamy super szybkie tempo programu. Chcemy kolejne zagadki rozwiązać. Jest jeszcze minuta. Kto podejmuje decyzję? Śmiało, odważnie, teraz trzeba wziąć komórkę, zadzwonić i się uda. I jeszcze jest minuta. Uwaga, wygramy to, Polsko! Wygramy to, z kim? 704-304-304, kto wybiera numer? Telewidzu, wygramy to, dzwoń! Wygramy to, ja i ty, i wygramy, dzwoń! Który to jest pingwin? Pół minuty. Ja nie pamiętam, kiedy się tak emocjonowałem ostatnio. Kto telefonuje? Uwaga! 20 sekund, zdążysz. Wygramy to. Teraz dzwoń. Czekamy. Litera, cyfra, przypominam dobrze, żeby to konkretnie podać. Nie może być pomyłki. Uwaga. 5 sekund, 3, 2, 1 i uwaga! Proszę państwa, wracamy tutaj do studia. I ja już jestem gotowy, jak to się mówi z języka angielskiego. I am ready for you. Kto telefonuje? Panie i panowie, koniec zagadki. Kto tu wpada? Czekamy. Jeżeli ktoś widzi, teraz jest właśnie finał. Kto telefonuje? To jest ostatni moment na rozwiązanie tej zagadki, kochani. Ja po raz ostatni dyktuję numer telefonu. Uwaga! 704 304 304. Panie i panowie, kto?
Momencik. Czekaj, reżyser. Teraz? Zgaś to zero, bo ludzie nie wiedzą, co jest grane. Czy można jeszcze dzwonić? Daj tylko 5 chwil na wybranie numeru. Mówię ci. Bo to jak się popieści, to się zmieści. I ktoś mi fajnie tu wpadnie. Jest. Proszę państwa, 5 chwil, ale to jest czas na wybranie numeru, dobra? Nie szukamy już na planszy. Kto wypatrzył? Ostatni raz, dobrze? Ja zapraszam, ponieważ nie mogę czekać. Koniec zagadki, definitywny. Zaraz zagadka zniknie, proszę państwa, z ekranu i nie będzie szansy. 7 tysięcy. Kto wypatrzył? Te chwile są dla tych, którzy widzą. Nie szukamy. Nie szukajcie. Kto telefonuje? Szkoda czasu szukać, proszę państwa, bo teraz już będzie telefon. Uwaga. Każdy ma teraz równe szanse. Kto teraz podnosi telefon i wybiera numer do studia, może tutaj trafić. Natomiast powiem państwu tak, przy tej zagadce, oj, nie będzie konkurencji. Nie będzie, ponieważ zagadka jest naprawdę trudna. Jest dużo elementów, dużo szczegółów, a różnica jest minimalna. I ja nie wiem, ilu z państwa to wychwyciło. Mogą być na przykład 2-3 osoby przed telewizorem, które wypatrzyły. Pytanie, kto zadzwoni? Kto z tych osób wybierze numer? Bo tutaj o to się toczy cała gra, prawda? Kto trafia na antenę, kto wygrywa? Ja bardzo proszę, telewidza, który na przykład nie widzi, a chciałby zadzwonić po te pieniądze, myśli sobie, a ten Krystian fajny, to może mi zaliczy. No nie zaliczę, proszę państwa, jeżeli nie będzie poprawna odpowiedź. No nie zaliczę. Muszę wyraźnie usłyszeć literę i cyfrę, tak jak w grze w statki. Sprawdzam następnie odpowiedź z komputerem i jak komputer mi pokaże, że jest dobrze, to wtedy jest dobrze i ty wygrywasz. Ostatecznie, proszę państwa, nie mogę czekać. Czekamy, czekamy. Litera, cyfra współrzędne. Jeżeli ty twierdzisz, telewizu, że ten pingwin koło mojej głowy jest inny, to on ma A10. O, zobaczcie państwo, to są te pingwiny, prawda? To są te pingwiny. Jeżeli ktoś myśli, że inny jest pingwin ten, to on jest A2. Jeżeli ktoś uważa, że inny jest pingwin ten, to on jest D2. Rozumiecie państwo, o co chodzi? Litera i cyfra. Dobrze? Tak podajemy odpowiedź. Numer telefonu jest widoczny w tej części. 704-304-304. To jest telefon do mnie na antenę. Gdzieś na tej planszy jest ten pingwin. Kto go poda, ta osoba wygrywa 7 tysięcy. Ale uwaga! To się musi teraz wydarzyć. Kończymy zagadkę. Kto telefonuje? Nic więcej się nie wydarzy. Proszę państwa, nie ma więcej czasu. Uwaga! 2! Kto tu wpada? Szybciutko! Ktoś zdąży. Ja wiem, że tutaj napieram, ale ja muszę mieć jeden telefon po prostu w studio. Mam następną zagadkę jeszcze. Wiecie państwo, ja nie mogę czekać przy tej. Bo musi być czas jeszcze, żebyście znaleźli w kolejnej zagadce obrazek, tak? Kto telefonuje? Szybciutko. Czekamy, czekamy. No wygramy, wygramy. Naprawdę, telewidzu, zaufaj, bo to nie ma na co czekać. Jeżeli ktoś wypatrzył i teraz sobie siedzi wygodnie, to tak jakby przepuszczał 7 tysięcy w tym momencie, tak? Szkoda, no to jest zła decyzja. Lepiej jest teraz zadzwonić, ponieważ jest ostatnia szansa. Jeżeli ktoś z państwa poświęcił czas, wypatrzył, naprawdę trzeba się pochwalić. Kto telefonuje? Są dwie chwile, komuś się uda. A może tobie? Program jest na żywo. Nigdy nie wiadomo, kto nas ogląda. Czy jest osoba spostrzegawcza? No uwaga, słuchajcie, no nie możemy tego przedłużać. No, 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 ludzie. Czy nie widzicie tego, czy co jest grane? Słuchajcie, tu mi mówi reżyser, że jest ostatni moment. Polsko! Przyznać mi się, jak na spowiedzi. Jak na spowiedzi mi się teraz przyznać? Czy ktoś wypatrzył, który obrazek jest inny?
Który pingwin? I jeszcze jest szansa. Uwaga, kto telefonuje? 704 304 304 i uwaga. Teraz się uda. I? Jeszcze nie ma telefonu, jeszcze... Jeszcze jest zagadka, jeszcze się wszystko może stać. Zaraz zagadka znika z ekranu. Słuchajcie, bardzo mi przykro, ale ja nie mogę dłużej czekać. Bardzo mi przykro. Czy ktoś teraz telefonuje? Bo ja muszę teraz usłyszeć odpowiedź, słuchajcie. Numer w dole ekranu. Jest jeszcze moment, uda się, uda się. Ktoś na pewno trafi na antenę. Jeżeli chcesz podać mi odpowiedź w studio na żywo, litera, cyfra, dzwoń teraz i teraz się połączymy. Ostatnia próba, no mówię panie, no ostatni raz, no i teraz, no kto? Czasami to jest tak, proszę państwa, że nieraz zwycięzca raz zatelefonuje do studia, trafia na antenę i jest w szoku. Ja pomału podyktuję numer. Zobaczymy, co się stanie. Uwaga. 704 304 304 i... Czekamy, czekamy. To jest trudna zagadka, to naprawdę nie jest dla każdego. Ja nie wiem, czy ktoś w ogóle wypatrzył. Może się patrzycie państwo na tę czapkę. Niepotrzebnie troszeczkę. Zero. Kto tu trafia? Uwaga. Jeszcze jest szansa, jeszcze nie zakreślił w kółeczku tej odpowiedzi reżyser. Jeszcze tutaj czekamy, uwaga. Czekaj, czekaj reżyser, bardzo często mobilizuje. To zero, czekaj, czekaj. Wczoraj w programie jak było zero, to ktoś trafił, tak, czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj reżyser i teraz trafi. 704, 304, 304, ostatecznie. Czekaj, czekaj. Nie, nie wyświetlaj i... Co tam za spadające rakiety mi dajesz w tle? Jakie koniec? A jak, ale nie, 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 nie reżyser, nie kończymy jeszcze, dlatego że jeszcze nie mam telefonu w studio. Czekaj, czekaj. Ja muszę poczekać na jeden telefon i wtedy zakończę ci program. Napisz to, że musimy mieć zwycięzcę albo że czekamy na telefon. Jest! Proszę państwa, czekamy na ostatni telefon. Czekamy na ostatni telefon. Dla kogo te fanfary? Kto telefonuje? Komuś się musiało udać. No ja nie wierzę, żeby nie. No pytanie, czy ktoś teraz jeszcze poda odpowiedź, tak? To już jest wyścig z czasem, nie jest walka z zagadką, słuchajcie. Nie szukajcie już, bo już naprawdę, jeżeli ktoś teraz zamierza szukać, to ja już nie mogę czekać. Słuchajcie, litera, cyfra, który obrazek jest delikatnie inny na planszy? 7000 złotych w puli. Uwaga! Jak jest koniec programu, to musi być zwycięzca na antenie, proszę państwa. Tak więc to już pytanie, kto jest w tym momencie, tak, na żywo. Telewidzu, ja daję 3 chwile. Już mi mówi reżyser Krystian, żegnaj się. Słuchajcie, wygramy to, jeżeli ktoś teraz zadzwoni. 3 chwile daję. Więcej czasu nie mogę dać.
7000 zł do zabrania. Trzeba mi podać na antenie literę, cyfrę, współrzędne, który pingwin jest inny na planszy. Uwaga, numer telefonu jest widoczny na dole. Kto teraz telefonuje, proszę być czujnym, słuchać w telefonie. Liczę od 3, muszę odebrać. Uwaga, 3. No teraz, teraz. 2. Matko święta, ja nie wiem, czy ktoś został teraz przed telewizorem. Jak mi ludzie przełączyli kanał, no to teraz... Jedna osoba jest potrzebna, dobrze? Kto teraz wybiera numer? Naprawdę to najlepsza decyzja w tym momencie, ponieważ 7000 może być twoje. Tak lubię, jak ktoś wygrywa. To jest właśnie ten moment programu, który ja najbardziej lubię, bo zaraz pogratuluję zwycięzcy. To lada moment. No pytanie, kto teraz weźmie telefon i zadzwoni. Słuchajcie, muszę to powiedzieć, bo już naprawdę każą mi kończyć program. Moment. Sekunda. Nie. Ostatni moment daję. Słuchajcie państwo, nie ma na tym etapie ryzyka. Kto zatelefonuje do studia, kto poda mi prawidłową odpowiedź, dokładnie współrzędne, innego obrazka, zabiera taka osoba 7000 zł łącznie. To możesz być ty. Naprawdę, tylko musisz w siebie uwierzyć. Bo ja czekam na kogoś konkretnego. A nie wiem, czy mam dzisiaj widzów konkretnych. Więc jeżeli jesteś osobą konkretną, wypatrzyłeś, twój ruch. I... Matko, ile jest czasu, żeby ludzie wiedzieli, czy zdążą? No bo to takie... Niekonkretne reżyser to mamy w tym momencie. Minuta 55, proszę państwa. Musi ktoś tu trafić w tym czasie, dobrze? Bo to jest koniec programu. Ja muszę, zanim wyjdę ze studia, pogratulować zwycięzcy, bo tutaj najważniejsi w tym programie są zwycięzcy. Nie ja, nie zagadka. Zwycięzca jest najważniejszy. To możesz być ty. Uwaga! Mamy jeszcze 1,5 minuty. Ktoś tu zdąży trafić. To możesz być naprawdę ty. Telewidzu, wygramy to. Który to jest obrazek? Szybciutko. Minuta 20. Kto zdąży? Słuchajcie, bo zaraz kończę program. Zniknie zagadka, zniknie kasa i no i co? No i będzie po wszystkim. Kto telefonuje? Szybciutko, Polsko! Minuta niecała! Jeszcze jest szansa. Jeżeli ktoś teraz chce wybrać numer, proszę być czujnym, proszę słuchać w telefonie. Który to jest obrazek? Szybciutko! Ja tu muszę czekać na jeden telefon, jeszcze nie odebrałem. Uwaga! Co się dzieje? 0,5 minuty. Proszę państwa, zapraszam serdecznie. No, nie zostawiajcie mnie tu samego z tymi pingwinami. No ludzie! 7000 do zdobycia. Numer telefonu 704-304-304. 15 sekund. Kto? Trzy, dwa, jeden i... Momencik, teraz? Ostatni raz dyktuję numer. Uwaga!
704 304 304. Kto? Czekamy, czekamy. 3, 2, wielkie emocje, 7000. Muszę to powiedzieć, 1. Czekamy, czekamy na telefon. I nawet 7000 dla... Jaka litera, jaka cyfra, współrzędna, szybciutko. Zdążysz tu jeszcze trafić, dzwoń teraz. Jeszcze nie ma telefonu, mówię, nie ma jeszcze. Też nie wiem, co się dzieje, bo to nie wiadomo, czy ktoś ogląda. Uwaga. Już, już się żegnam. Momencik. Kto? Szybciutko. Kochani, już tu wszystko znika. Zaraz zniknie zagadka i naprawdę będzie po wszystkim. Szybciutko. No, kto to... No, czy zostawiliście mnie samego, ludzie, z tymi pingwinami? I z tymi pieniędzmi? Ja tej kasy nie mogę zabrać sobie, że ja sobie to wezmę, te 7 tysięcy. W życiu nie mogę. Ja mogę komuś zapłacić. Uwaga! Kochani, natychmiast trzeba zadzwonić. 3, 2, 1... Ktoś teraz telefonuje, to się uda. No to nie ma cudów. Uwaga! No czekamy, no! Proszę, naprawdę, proszę państwa. Który to jest obrazek? Kto wypatrzył? Nie wierzę, że nikt. No szybko! Jeszcze nie ma. No teraz. Program na żywo. No, no, no mówię państwu, że to trzeba podjąć decyzję, a nie się teraz patrzeć, jak ktoś inny wygra. Jeszcze masz szansę. I... Uwaga, witam na antenie. Proszę bardzo, który to jest obrazek? Dzień dobry, D jak Dorota 8. D jak Dorota 8. Proszę pani, to jest doskonała odpowiedź. Wygrywa pani na tym etapie 100 gwarantowaną, ale przechodzimy z walką do walki o więcej, tak więc zaczynamy. Dokończ przysłowie, gdyby kózka nie skakała, to by... Nóżki nie złamała. W którym wieku urodził się Mikołaj Kopernik? Wiek. W 18? Jeszcze raz. W 18. Trzy wieki wcześniej, w 15. No nie mogę uznać. Wstrzymał słońce, ruszył ziemię, polskiego wydało plemię. No cóż, wszystkiego dobrego wszystkim paniom Basiom na tę barburkę i do zobaczenia jutro w Tele 5. Dziękuję.